Dzień dobry, witam wszystkich w BioEquestrian. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat na topie, czyli takie ćwiczenia, które robię w momencie, kiedy jestem całkiem w czarnej kropce. Otóż może Was zdziwię, ale wśród wszystkich jeźdźców zdarzają się takie momenty, kiedy faktycznie nie wiemy, co robić. Kiedy nienawidzimy już tych koni, kiedy wszystko jest źle, kiedy wszystko się źle dzieje. Jak już zatem przejdę wszystkie fazy buntu, sprzeciwu, jedzenia ciasta, obwiniania konia i dojdę do wniosku, że jednak warto spróbować po raz kolejny poprawić coś w sobie, to są te ćwiczenia, które stosuję tak samo znienawidzone, jak i ukochane i ulubione, bo dają bardzo dużo informacji zwrotnej. Mam nadzieję, że w Waszym przypadku też może tak będzie. Można zobaczyć, że na naszym placu pojawiło się mnóstwo zabawek. Im więcej, tym lepiej tak naprawdę. I większość z nich będziemy wykorzystywać. Pierwsze ćwiczenie nazywam zegarkiem. Jeździmy po kole wielkości dużej ląży. 12-16 metrów to jest dobra wielkość koła. Jeździmy to przez drągi, w spokojnym rytmie, z zamkniętymi oczami. Chodzi o to, żeby poczuć, jak działają nasze elementy naszego dosiadu, ręce, ciało w ogóle w zakręcie i czy jesteśmy w stanie spowodować jednolity łuk, jednolite wygięcie i tym samym utrzymanie rysunku koła u konia, czując po prostu, czy on się wygina, czy też wyginać się przestaje i w której części. Pozwala to na dokonanie wielu fajnych korekt i poczucia, jak możemy wpływać na działanie łopatek, jak na działanie zadu, jak na zacieśnianie tego koła, jak na jego poszerzanie. Fajnie jest, jeżeli w środku okręgu stanie osoba, która nam może powiedzieć: zamknij oczy, otwórz oczy, w momentach, kiedy z tego koła zjeżdżamy. Tak, żeby w miarę możliwości móc się korygować bezpiecznie i również bezpiecznie dla innych koni na ujeżdżalni. Ćwiczenie wykonujemy najpierw w stępie. Jeżeli w stępie wychodzi ok i już czujemy się pewnie, przechodzimy do kłusa, następnie do galopu. Ważne jest nie to, żeby to koło tak naprawdę przejechać. Najważniejsze jest to, żeby czuć stopień i sposób wygięcia konia i jego elastyczność. Nie poprawiamy tu błędów, po prostu czujemy. Sprawdzamy, co tak naprawdę działa najlepiej na to, żeby ten nasz koń łagodnie, spokojnie przyjął wygięcie na kole. Pamiętajmy, że to są ćwiczenia weryfikujące dla nas, co możemy poprawić. Jeśli widzicie, że ćwiczenie jest trudne i nie możecie go kontynuować, na przykład w galopie, wjeżdżając od razu na kole, przechodząc do galopu, wjedźcie sobie z daleka, tak samo w kłusie. Ćwiczenie jest obciążające dla koni, w związku z tym nie polecam wykonywania go więcej niż 2-3 koła w ciągu jednej sesji. Zróbcie sobie przerwę. Pojedźcie gdzie indziej na ujeżdżalnię, skoczcie coś po drodze, nie wiem, zróbcie jakieś swoje ulubione ćwiczenia, po czym wróćcie na kolejne koło z zamkniętymi oczami. Wymaga to skupienia i od Was, i od konia. Nie ma sensu się męczyć. W tym ćwiczeniu ważne jest, żeby tak naprawdę, zamykając oczy, myśleć o obciążeniu poszczególnych części ciała. Czyli żeby obciążenie na prawej stronie, prawym strzemieniu, prawej stronie siodła było równe temu na lewej, co w zakręcie wbrew pozorom jest bardzo istotne. Mając weryfikację co do zakrętów, możemy przejść dalej, czyli sprawdzić, co się dzieje, gdy jedziemy prosto. I tutaj bardzo często mówi się, że linia środkowa jest linią prawdy. Jak to czarownica mówiła, linia środkowa prawdę ci powie. Poruszając się po prostej, koń powinien iść przednimi nogami, a za nimi prosto tylnymi. To powinniśmy widzieć. Łatwo to sprawdzić, stawiając sobie kamerę i jadąc naprzeciwko.
Ważne jest to, jak wjeżdżamy w zakręt i jak z tego zakrętu wyjeżdżamy. Czyli jak przygotowujemy zakręt przed tą prostą i jak z tego zakrętu wyjeżdżamy na końcu samej prostej. Ćwiczenie samo w sobie nie jest skomplikowane, natomiast daje nam jasną odpowiedź na to, jak wrażliwy na korektę i pomocę jest nasz koń, czyli jak dużej siły musimy użyć w dany dzień i w danych warunkach, bo to oczywiście się zmienia, żeby skorygować te kroki i żeby dalej zrobić prosto. No i na jak długi czas i odcinek nasz koń jest w stanie się skupić, zanim od tej linii odejdzie. Czyli czy możemy zrobić 3 kroki, czy 5 kroków wyprostowanych i jak długo ten koń jest w stanie nam dać pewną uwagę i stabilność, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Oczywiście perfekcjonistów tutaj przestrzegam przed ćwiczeniem tego do upadłego. Linia środkowa jest tylko testem, wynikiem naszej pracy, a nie pracą samą w sobie. Dla tych wszystkich, którzy myślą, że są sami w temacie, że to się nigdy nie zdarza, krótki filmik z pierwszych zawodów konia z informacją zwrotną, jak bardzo intensywnie i inaczej koń może reagować w różnych warunkach i naszym zadaniem jest po prostu sobie z tym poradzić. Im więcej powtórzeń, im więcej ćwiczeń, tym jest łatwiej. Trzecie ćwiczenko, które proponuję w takich sytuacjach dramatycznych, to kwadrat. Wymiary są podane na obrazku. Minimalna taka wielkość ścieżki to metr. Jeżeli 1,5 metra wydaje Wam się zbyt łatwe, możecie sobie zwęzić. Na początek proponuję 1,5 metra ścieżki. Minimalną wielkość tych, nie wiem, 16 metrów kwadratu wewnątrz. Tak by było miło. I jeździmy go pomiędzy drągami. Czyli w tym ćwiczeniu nie przejeżdżamy przez drążki. Dla tych wszystkich, którzy się boją, że koń będzie wyłamywał, że nie będzie później chciał przejść przez drąga, gwarantuję, że tak nie będzie. Możecie wypróbować, możecie sprawdzić. Gwarantuję, że z przyjemnością skoczy cokolwiek na wprost po tak dużym wygięciu, które mu tutaj zaproponujemy. Jest to ćwiczenie, które tak naprawdę pokazuje nam, czy faktycznie wprowadzamy zakręt na zewnętrznej wodze. Każda próba wyprowadzenia zakrętu najpierw wewnętrzną wodzą, zanim pójdzie półparada, dosiad, zewnętrzna wodza, ustawienie na pomocach, skończy się z tym, że koń wypada z zakrętu. Po wewnętrznych stronach ustawiłam takie bardzo solidne słupy, czyli najsolidniejsze stojaki, jakie znalazłam na całym placu, dlatego że większość z nas ma tendencję do tego, żeby pochylać ramię w zakręcie do wewnątrz, co powoduje, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w ogóle działać. W związku z tym, żeby nas podświadomie wystraszyć, takie solidne stojaki. Oczywiście ważne, żeby nie miały na sobie kłódek, żeby nic nie wystawało do środka i żeby nie było elementów, o które koń czy jeździec może zaczepić, stąd też odsunięcie ich nieco od samego środka skrętu. Drągi, jak widzicie, są bliżej konia. Tak to ujmę. Ćwiczenie nie jest najłatwiejsze, w związku z tym zaczynamy prostym stępem. Nie jest też trudne. Tak naprawdę wymaga prawidłowego użycia pomocy i wtedy wszystko wychodzi bez najmniejszych problemów poprawnie. Ideą samego ćwiczenia jest oczywiście sprawdzenie, na ile te pomoce do zakrętu są poprawne i skuteczne. Jeżeli przed zakrętem nastąpi półparada, normalne wprowadzenie przez biodro i wewnętrzną łydkę do zewnętrznej wodzy, to wyjechanie z tego zakrętu nie będzie stanowiło problemu. Jeżeli natomiast zaczniemy od pociągania do środka, innych rzeczy, pochylania się, oczywiście ten zakręt nie wyjdzie lub nie wyjdzie tak, jak sobie tego byśmy życzyli.
Dla wszystkich tych, którzy chcieliby sobie utrudnić z czasem to ćwiczenie, można jeździć zmiany kierunku przez środek, można jeździć przejścia i jeszcze raz przejścia, wydłużenia, skrócenia. No i tak jak powiedziałam na początku, można zwęzić tą ścieżkę do granicy aż metra, wtedy to kółko robi się naprawdę dosyć mocno wymagające. Samo ćwiczenie wymaga od konia dosyć dużo podstawienia i bardzo dużo uwagi. W związku z tym na młodych koniach, tak samo jak i w poprzednich, robimy jedno, dwa kółka max i wyjeżdżamy na inne ćwiczenie, rozluźnić, przywrócić radość. Po czym znowu jedno, dwa kółka skupienia i znowu jakieś inne propozycje. Trzeba pamiętać, że celem samego ćwiczenia nie jest przejechanie kwadratu czy przećwiczenie konia. Jest sprawdzenie, które pomoce w zakręcie powodują, że ten koń ma problem z niesieniem naszego ciężaru ciała. Jeżeli odbija od wędzidła, nie chce się zaangażować, nie chce wykonać lub nie może wykonać tego zakrętu, czy nawet bryknie z frustracji i niemocy, to znaczy, że coś mu przeszkadza. Jakby naszym zadaniem w tym ćwiczeniu jest przede wszystkim myślenie o pomocach. Czy na prawą i na lewą stronę trudności i problemy występują w tym samym miejscu? Czy przy wejściu w zakręt, czy wychodzeniu z tego zakrętu? Bardzo ważne jest uzyskanie świadomości. To ćwiczenie nie prowadzi do wytrenowania konia, tylko do uzyskania świadomości u jeźdźca, dokładanych pomocy i tego, jak one wpływają realnie na zakręt. W tym wszystkim bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że to są tylko ćwiczenia, które mają nam dać odpowiedzi. Nie mają być wykonane ładnie. Dobrze jest postawić sobie kamerę, jeśli się nie załamiecie, bo ja się załamuję zawsze i za każdym razem, jak patrzę na siebie, to dobrze jest zobaczyć sobie, co tak naprawdę, lub żeby jakaś zewnętrzna osoba Wam podpowiedziała, zobaczyła, zwróciła uwagę, zobacz, tu Ci odchodzi łokieć, a tu wpadasz ramieniem, tu nie dajesz łydki. To są naprawdę bardzo ważne informacje zwrotne, natomiast bardzo ciężko jest oceniać samego siebie. Oczywiście w tym ćwiczeniu najważniejsze jest, żeby te błędy powstały. Jakby nie chcemy mieć wykonania idealnego, skoro problem ewidentnie jest i ewidentnie powoduje naszą frustrację i zapewne frustrację konia również, no to potrzebujemy go skorygować. Ważne jest, żeby w tym ćwiczeniu ten problem się uwidocznił i żebyśmy zobaczyli, których narzędzi możemy bezpiecznie użyć w sposób miły dla konia i akceptowalny, żeby ten problem po prostu zniwelować, żeby nie dopuścić do jego powstawania. Tak? Nie próbujemy skorygować błędu, próbujemy zrobić tak zakręt, żeby ten błąd nie miał szansy powstać, czyli użyć tych pomocy, które właśnie tego błędu nie powodują. Stąd to nam umożliwi naprawdę mnóstwo progresu, mnóstwo ruchu naprzód, tylko trzeba bardzo dużo samokontroli, żeby ten sposób, ten pomysł tutaj zastosować. Podsumowując to ćwiczenie, podkreślam. 2-3 minuty na kwadracie w jednej sesji, w czasie jednego nawrotu, to jest naprawdę wystarczająco i dużo. Zróbcie w międzyczasie coś innego, co zaplanowaliście na jazdę. To jest pierwsze. No i druga sprawa. Tutaj najważniejsze jest wejście w zakręt od dosiadu. Jeżeli będzie dobre wejście w zakręt i spokojnie ten zakręt przy tym stojaku przejechany, to i całość się uda. Żeby tak zrobić sobie taki drobny teścik, można go pojechać również bez ogłowia. Dajcie znać, czy te ćwiczenia Wam się przydały, czy coś wniosły, jak Wam się to jeździło, w jaki sposób Wam to wychodziło i co było najgorsze i najlepsze. Będę wdzięczna za każdą informację zwrotną, czy to w komentarzu, czy na maila. No i gdybyście mieli propozycję nazwy w ogóle dla tej części, dla tego materiału, to również, bo
jakby przekazując Wam te ćwiczenia, chcę się podzielić tym, co kiedyś wpadło do głowy, natomiast no, nie jestem w stanie tego nazwać w jakiś logiczny sposób, tak żeby dało się wyszukać i żeby było wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Więc tutaj dzięki z góry za pomoc. To tyle na dzisiaj. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to wszystko się naprawdę przyda. Robiłyśmy co mogłyśmy, żeby Wam pokazać realnie, jak się to ćwiczenie jeździ. Jak widać, błędy robią wszyscy. Tutaj też nie macie super konia Grand Prix, który idealnie wszystko wykonuje i super jeźdźca z kategorii światowej czołówki. W związku z tym bądźcie wyrozumiałe dla tych drobnych rzeczy, które chciałyśmy Wam pokazać. No i na koniec mój protip na dziś, czyli nie zgubcie radości. Czasem każdy z nas się zastanawia, czy pokochać tego konia na nowo, czy go sprzedać. Czasem każdy z nas się zastanawia, czy nadaje się do tego sportu. Być może mówię na wyrost, ale ja tak mam. W związku z tym nie zgubcie radości. Znajdźcie momenty na zrobienie czegoś, co Wam wychodzi, co Wam sprawia frajdę, na zrobienie sobie przerwy, na pomyślenie o tym koniu w kategoriach jego komfortu. To spowoduje, że będziecie wymagać mniej, w związku z tym być może te jazdy staną się lżejsze i fajniejsze, chociaż na godzinkę zawsze daje to dużo oddechu. Także bawcie się przy tym po prostu dobrze. I dzięki za dzisiaj.